Nie jest to za trudne dla ciebie? Kacper pomaga Ani Wnyk w matematyce, odkąd okazało się, że dziewczynka jest wybitnie uzdolniona. Dobrze, jestem pod wrażeniem, bo wiesz, ja w twoim wieku ledwo potrafiłem tabliczkę mnożenia. Ania, weź otwórz! Okej, nie krzycz! Co tam? Ja? Cześć! Hej. Cześć! O, cześć! Dobry. Dzień dobry, pani Renato, dostała pani tę pracę. Tak? Tak, super, dzieci, słyszycie? Ale fajnie, strasznie się cieszę. To naprawdę wielka szansa, proszę ją wykorzystać. Nie, oczywiście, nie musi się pani... Co tu się dzieje? Co wy tu robicie? Jarek? Co się tak patrzysz? Myślałeś, że mnie nie wypuszczą? Myślisz, że tam będę siedział wiecznie? Co tu robisz? Gadaj! Ale... Spokojnie, no, pana żona właśnie dostała pracę. Kolejne dziecko chcesz mi ukraść? Nie no, my tylko pomagamy. A ten co za jeden? Nie, on uczy Anię matematyki. Jeszcze tego brakowało, obcego faceta wprowadzasz do domu, wypadnij! Nie, ale przestań, bo oni nam pomagają. Nie chcesz żadnej pomocy, rozumiesz? Od nich. Jarek, dostałam pracę, załatwili mi pracę. Wszystko się może teraz zmienić jeszcze, rozumiesz? Mam to gdzieś, problemy się zaczęły, jak ona tu przyszła do naszego domu. Jarek, daj spokój, proszę cię. Wypadnij stąd, Jarek. Nie chcę was tu więcej widzieć. Jarek, wypadnij stąd. Jarek, nie... Siadaj do stołu, porozmawiamy zaraz. Wypadnij dzieciaki do pokoju, już, szybciej. Siadaj.